Zacznę od założenia konta. Założyłem konto, czekałem długo na weryfikację, więc zadzwoniłem do nich, pytam, dlaczego tak długo. Mówią mi, że chłopie, masz ukraińskie prawo jazdy i potrzebujesz tłumaczenia. Ja od razu powiedziałem, że słuchajcie, we Wrocławiu mieszka 70 tysięcy Ukraińców i wszyscy mają podobne prawko i jak to? Nikt nie pójdzie tłumaczyć. I w ogóle powiedziałem, że jestem blogerem i nagram o tym za kilka godzin. Dzwonią do mnie, przepraszają z 5 minut, że tak jest. Powiedzieli, że pytaliśmy tam wszystko, zmieniliśmy tam, żeby było dobrze i teraz pan już ma zweryfikowane konto i każdy Ukrainiec z takim prawkiem jak pan będzie mógł zweryfikować swoje konto i jeździć. No i gitara. Dzisiaj jest dzień, kiedy już dostępna woziła, nie wiem jak to prawidłowo powiedzieć. I właśnie próbujemy wynająć. Przyjechaliśmy pod jeden samochód. Świeciło się w aplikacji, że jest dostępny zielonym, ale niestety wyskakuje u mnie błąd, że już jest jakby zajęty. I tutaj podchodzi facet i mówi, że słuchajcie, samochód już wynajęty. Dlatego właśnie zarezerwowaliśmy inny samochód i teraz jedziemy, żeby go sprawdzić. Pojazd jest zarezerwowany, ale jest zamknięty przejazd i może tak się stać, że nie zdążymy. Wypożycz. Otwórz drzwi. I co? Czekamy. Jest to prawda. Co dalej? Trafikarze, pamiętam, że trzeba było ocenić czystość. Dywaników nie ma. Mam nadzieję, że nikt nie ukradł. Uruchom auto przyciskiem. Uruchomiłem auto. Zwolnij lewą nogę, hamulec spustujemy, tak muzyka tutaj od razu. Wciskamy i przełączamy na R, bo wyjeżdżamy. Okej, wyjeżdżamy. Całkiem elektryczny samochód. Już jeździłem kiedyś na Ukrainie u znajomego. Tak. Pasy trzeba zamknąć i tak. Zasięg mam na 100 km. Teraz chcemy włączyć ogrzewanie i tutaj na maksa. 30 stopni. Sprawdzimy, na ile starczy baterii. Dupy ci podgrzeję. Aha, dupy można podgrzeć. Na razie jestem zadowolony. Zawieszenie jest takie dobre w sumie. Ale słyszycie, że w ogóle jest cicho. Wyłączyłem ogrzewanie i słyszycie to? Słychać tylko koła. Trolejbus. Wyłącz dupę, bo już gorąco. Sprawdzamy. Czuję to. Jedzie się tym autem dobrze. Drogę trzyma dobrze. Zaraz jeszcze wyjdziemy na drogę poza miasto, gdzie można szybciej przejechać się i sprawdzimy tam. Jedziemy znaleźć gdzieś ciche miejsce, gdzie nikogo nie będzie, żeby wszystko ponagrywać. Nie lubimy nagrywać, kiedy jest dużo ludzi albo kiedy ktoś patrzy. Czyli tak, płacę za to 50 groszy za minutę. I to wszystko w tym miesiącu. Następnego miesiąca będzie złotówka. Wygodniej niż trafikarem, wygodniej niż Uberem, taksówką. Można jeździć. Tu jest rekuperacja, czyli kiedy hamuję albo na luzie jadę, to cały czas ładuje się auto. Zielone te kropki.
taki mały lifehack, czyli kiedy jest auto zamknięte, ale jest jeszcze przeze mnie wypożyczone, to liczy się za minutę 10 groszy, czyli teraz mogę opowiadać i za minutę idzie 10 groszy, ale siedzimy jakby w aucie, zamknęliśmy go. Bardzo mi się podoba... Oczywiście, ale... Mam nadzieję, że teraz nie przyjedzie policja. Auto bardzo szybko się rozkręca i po prostu jedziesz i czujesz tą samą moc. Chyba, nie wiem, nie miałem nigdy takiego mocnego auta, nie mam do którego porównać, ale na pewno Opel jest po prostu w porównaniu do tego Nissana. W środku jest wszystko, co potrzebujesz. Włączyliśmy ogrzewanie, od razu było ciepło, bo ogrzewanie jest elektryczne też. Klima, jest radio, jest podgrzewanie fotelków, jest ręczny, hamulec ręczny, tylko że jest nożny. Nożny, tak. Teraz chcę spróbować otworzyć maskę. Silnik? Co? Ja myślałem, że nic nie będzie jak w Teśle. Duży bagażnik, gaśnica. Tutaj nic nie ma. Czyli koła zapasowego nie ma. I co robisz jak... Parkujesz i idziesz. Parkujesz i idziesz, tak? Nie, tak nie można. Tak, tutaj u nas dowód nieprawdziwy, czyli ksero dowodu osobistego. Nie wiem dlaczego ksero. Widzę, że robią standardowo jakby dla aut benzynowych i tutaj zwykle jest dla klucza. Z tyłu miejsce też dużo w sumie, ale dywaników też nie ma. Tak to wygląda. Jest super po prostu, tanio. Samochód jest piękny, jeździ dobrze, wynająć łatwo. W ogóle mi się podoba. A trzeba jeszcze w aplikacji zrobić, żeby było widać, ile już minut minęło i ile ja za to zapłacę. Tutaj tylko po zakończeniu będziesz wiedział. W sumie jeździliśmy 30 minut i 12 minut postoju. W sumie auto u nas było 42 minuty. Dystans 9 km i zapłaciliśmy za to 15,80. Co jeszcze fajne, dla tych aut w mieście jest dużo jakby wydzielonych miejsc parkingowych. Jest to jakby nie prywatna, rozumiem, firma, jakby Wrocław. Jest dużo miejsc wydzielonych, gdzie po prostu jest napis miejsce zarezerwowane dla wypożyczalni samochodów elektrycznych. Wszędzie, gdzie wcześniej mógł jeździć tylko bus i taksówkę, teraz też może jeździć samochód elektryczny, bo na znakach jest napis, że pas dla busów, taksówek i samochodów elektrycznych. Jeśli jest są korki, możesz spokojnie, szybko jechać i to jest dobrze. Jadę teraz swoim Oplem, a on w ogóle nie jedzie. Jest głośny ten silnik. Nie polecam w ogóle z silnikami. Nie, serio, gdybym miał hajs, ja bym kupił sobie samochód elektryczny. Mi się spodobało, serio. Jedyny problem tych samochodów, jesteś przywiązany, nie możesz jechać daleko, bo na przykład w tym aucie, w Nissanie, jest zasięg tam 150-200 km, nie wiem ile dokładnie. Czyli nie możesz pojechać sobie gdzieś za 300 km do Krakowa na przykład, jak mogę tym autem. Tylko w tym jest problem. W innych kwestiach po prostu super. Ładować można za darmo. Wiem, że dużo miejsc we Wrocławiu jest, gdzie po prostu możesz naładować samochód za darmo. Polecam spróbować, po prostu spróbować, co to jest samochód elektryczny i spróbować tą firmę Wozila, nie wiem jak dobrze powiedzieć. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, udostępniajcie filmiki, też możecie zobaczyć kanał Witalia po rosyjsku, on tam więcej opowiada, bo
zna się na samochodach lepiej niż ja. Udostępniajcie moje filmiki, bo żebym wiedział, że komuś to się podoba, żebym robił więcej filmików. Lajkujcie i do zobaczenia.